Witam w kolejnym filmiku. Przypominam, opcja pełny ekran. Chciałabym powiedzieć o czterech zapachach autorstwa perfumiarza od numeru 14, jeżeli chodzi o konkurs perfumiarzy, czyli od zapachu, któremu nie dodałam dopisek Wenecja. Wiemy, że pierwotna nazwa to była Babielato. Zapach dostał później nazwę Crema de Venezia, czyli krem z Wenecji. Trzeba powiedzieć, że ten zapach jest 14, mówię, bardzo taki, bym powiedziała, szlachetny, kolorystycznie taki właśnie beżowo-pastelowy. Mi osobiście bardzo kojarzący się z taką aurą, klimatem, właśnie taką szlachetnością, jakością klimatów, że tak powiem, wenecjowych. To jest taki zapach, który jest jednocześnie bardzo też cielesny, kremowy, gładki. Dla mnie osobiście ja bym powiedziała, że jest przychyłem w damską stronę, chociaż w tym zapachu jest też taka właśnie błoga, sielskość, taki właśnie klimat faktycznie kojarzący się z takim klimatem babiego lata, z takim przejściem tych pór roku też. Generalnie z takim bardzo sielskim i bliskim przyrody motywem. Potestowałam cztery inne zapachy, będą też oczywiście kolejne, właśnie autora, czyli Grzegorza. Potestowałam na przykład desert karawana, bo karawan desert, jeżeli nie przekręciłam nazwy, Velvetto, Tea Leather, czy Leather Tea, tak, Tea Leather, Leather Tea, oraz zapach, który się nazywa Plum, nie wiem, czy nie Plum Smoke. Oczywiście ja te zapachy wybrałam w pierwszej kolejności do testów, bo coś mnie zaintrygowało. W nas wiadomo, śliwka, tutaj Velvetto, czy jakieś mi się kojarzy właśnie z taką fioletowością. Oprócz tego, mówię to tak na przykład jak w pomadkach występują te nazwy różne, Velvet, to bardzo często są takie właśnie odcienie jednak wpadające w jakieś takie fioletowości. Oprócz tego, no desert, karawany, jakieś klimaty pustynia, jakaś taka egzotyka, ale taka drzewna, piaskowa, to są oczywiście klimaty mi bardzo bliskie. Oraz właśnie, no jeżeli słyszę hasło herbata, to ja, pomijając kwestię klimatów a la zielona herbata, to ja klimaty herbaciane bardzo lubię, takie bardziej wytrawno-herbaciane, dymno-herbaciane. Taką herbatę jak na przykład też jest w takim w ujęciu wytrawnym, takim stronę mate, czyli w Montabaco. Coś takiego też wyczuwam trochę lżej w Tiga Dark Side. Ale przechodząc do rzeczy, muszę powiedzieć, że z tych czterech zapachów najbardziej mi podeszło desert karawan, drugiej kolejności Velvetto, czy Velvet. I muszę powiedzieć, że desert to jest tak przepiękne kadzidło. Kadzidło ciepłe, takie właśnie niesamowicie egzotyczne. To jest taka egzotyka też drzewna, taka bardzo szlachetna. Coś takiego jak wyczułam w Notorious Oud, czy w Liquid Gold Exuma, polskiej marki niszowej. Gdzieś jeszcze coś takiego czułam. W pewnym zapachu marki, za którą generalnie nie przepadam, Jacques Fat, chyba tak to się wymawia, natomiast pewien zapach budził mi skojarzenia w Notorious Oud, także to wszystko się tak fajnie połączyło w taką aurę przepięknych, szlachetnych, jakościowych, takich słodko-drzewno-egzotycznych klimatów. Powiem szczerze, to kadzidło w tym zapachu jest właśnie takie bardzo ciepłe, bardzo egzotyczne, piaskowe, pustynne, kojarzące się z jakimś klimatem innych zapachów, niekoniecznie dublujące jakieś kadzidło. To nie jest kadzidło właśnie jakieś cierpkie, wytrawne, sakralne. To jest jednak zupełnie inny wydźwięk kadzidła, bardzo w ujęciu jednak takim ciepłym, ale takim szlachetnie intrygującym, niekoniecznie z jakąś taką dozą takich mocnych, orientalno-przyprawowości typu Jacques Palmer, Comme des Garçons. Tutaj chyba będzie troszeczkę ciszej, to będę kontynuowała. Jeżeli chodzi o Velvet, to odebrałam ten zapach bardzo kobieco, wieczorowo, faktycznie z takim wydźwiękiem fioletowym, trochę z czasem kosmetycznym. Jeszcze mam odrobinkę, także może jeszcze uda mi się ponowić te troszeczkę więcej powieść. Mogę powiedzieć tyle, że oba zapachy, czyli to karawan oraz to Velvetto, dobre parametrowo i bardzo długotrwałe, i naprawdę bardzo długotrwałe. Przetrwały wtedy, jak testowałam wieczorem, po prostu całą noc, jeszcze rano to czułam. Naprawdę bardzo, bardzo mocarne i karawan niezwykle moje. Natomiast Tea Leather,
One są, powiedziałabym, bardziej z jednej strony może męskałą, chociaż może niekoniecznie. To jest taka skórzano, drzewno, herbacianość. Ta herbacianość w pierwszym rzuciu była zauważalna, w drugim już mam wrażenie, mi ona trochę uciekła, bo ja już tą resztkę próbki już po prostu chciałam po całości zaaplikować. Może jednak przy mocy tego zapachu to po prostu trzeba, nie wiem, nawet choćby jedno psiknięcie, nie wiem. Natomiast z kolei za pierwszym razem było takie troszeczkę, poszedł do strony motywu arabskiego i takiej trochę przybrudzonej, drzewnoskórnej nuty. Natomiast przy drugim użyciu tej arabskości nie było. Jeżeli chodzi o śliwkę, muszę powiedzieć, że za pierwszym użyciem odebrałam ten zapach bardzo blisko skórnie. Poszło to w stronę przylekiej aplikacji owocowej, takiej troszeczkę słodko-śliwkowo-mirabelkowej. Natomiast bardzo ten zapach, mam wrażenie, osiadał i był bardzo taki niknąco blisko skóry. Natomiast przy mocniejszym użyciu tego dalszego fragmentu próbki, z kolei mam wrażenie, że przy mocniejszej ta śliwka się zagubiła. Także trzeba było to dobrze rozpracować, jak to aplikować.